Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Co nowego na kanale. Dowiecie się w nim, co dla was przygotowuję, co obecnie testuję, co będziecie mogli ciekawego zobaczyć u mnie. Oczywiście w ostatnich dniach widzieliście już kilka fajnych recenzji, kilka kolejnych jest wgranych, czeka na swoją publikację. Natomiast w międzyczasie przyszedł do mnie nowy sprzęt i już wam go pokazuję. Będzie coś dla fanów słuchawek audio i to sprzęt nie byle jaki, ponieważ firmy Panasonic. Jedne słuchaweczki będą z takiej przystępnej półki cenowej do 200 zł. Testowałem je już wstępnie, grają bardzo fajnie, są też dość dobrze wykonane. Tak więc testy ich będą ciekawe. Niedługo zobaczycie rozpakowanie tych wszystkich sprzętów, które pokazuję teraz. Drugie słuchawki z funkcją aktywnej redukcji szumów, kosztujące już troszeczkę więcej, ponieważ jakieś 600 zł. Nie są bezprzewodowe, po prostu mają odpinany kabel. Też sobie zobaczycie dokładnie je w rozpakowaniu oraz za jakiś czas w recenzji. Myszka od Logitecha. Pamiętacie, jakiś czas temu był u mnie Proteus Core, czyli G502, tu mamy G402, troszeczkę tańszą wersję na sensorze optycznym. Sama mycha wygląda tak, moi drodzy. Troszeczkę przypomina Proteusa, ale jest bardziej uproszczona. Ma mniejsze DPI, za to ma bardzo dużą szybkość śledzenia. No i ostatnia rzecz, myślę, że również bardzo fajna. Hybrydowy aparat Sony Alpha 5000. Bardzo fajny, ciekawy, kosztujący jakieś 1700 zł. Rozglądam się za nowym aparatem, dlatego dużo testuję. Miałem Panasonica Lumixa GF6K, bardzo fajnego. Potem miałem Compact LF1 od Panasonica. No i teraz przyszła pora na przetestowanie tego Sony Alpha 5000. Długo zobaczycie na kanale moje pierwsze wrażenie z użytkowania tego aparatu, więc tam będzie można przyjrzeć się jemu bliżej. Oczywiście to, co tutaj zobaczyliście, to tylko najnowsze rzeczy, tylko część niespodzianek, które dla was szykuję. Dlatego zaglądajcie codziennie na kanał. Na pewno będzie coś nowego. Pozdrawiam was, cześć!